Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Czturek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Kaczmarczyk, trener oraz doradca żywieniowy. A temat dzisiejszy będzie budził zapewne dość dużo kontrowersji. Porozmawiamy o dopingu i jego zastosowaniu w sportach sylwetkowych. Paweł, takie moje pierwsze pytanie czy doping kontrolowany jest bezpieczny dla zawodników sportów sylwetkowych? Przede wszystkim witam Ciebie Piotr, oraz witam wszystkich Twoich słuchaczy i od razu przejdziemy może do konkretnych rzeczy. Czy kontrolowany doping jest bezpieczny? To jest pytanie relatywne, ponieważ od tego wszystkiego zależałyby przede wszystkim wyniki krwi, jakie mamy u zawodnika. Przede wszystkim wydaje mi się, że przed jakimkolwiek dopingiem trzeba by było sprawdzić, a w czasie dopingu również Głównym takim faktorem wpływającym na jakość zdrowia i wszystkie inne parametry w związku właśnie z braniem dopingu, używaniem, jeżeli chodzi o sterydy anaboliczne, to będzie cholesterol. To jest największy faktor, największa wypadkowa, ponieważ nawet u osób, które są na klinicznym TRT, czyli terapii testosteronowej, parametry HDL są bardzo zaniżane z czasem i to już u wielu lekarzy w Stanach Zjednoczonych nawet zostało wyznaczone. Oni poruszali ten temat. I generalnie jest bezpieczny, bo widzisz, nie ma czegoś takiego jak śmierć od starydów Nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Owszem, sterydy prowadzą do powikłań zdrowotnych, jeżeli ktoś się zaniedbuje. Można się doprowadzić na przykład przy używaniu insuliny czy hormonu wzrostu do insulinooporności, nawet cukrzycy. No ale to wszystko jest w ramach powiedzenia dosis facit venenum, prawda? Dawka czy nie trucizna. Także jeżeli ktoś jest rozgarnięty, zna się na tym, co robi, nie podchodzi do tego e, lekko duchu, jako lekko duch, myślę, że można prowadzić doping w miarę bezpieczny sposób. A powiedz mi, czy w wieku takim nastoletnim on też będzie bezpieczny? Czy jest jakiś w ogóle taki początkujący wiek, kiedy już możemy używać te, środ te środki hormonalne? Jak to jest w okresie takim młodzieńczym? Bo teraz bardzo dużo też co ja zaobserwowałem, to dużo młodych ludzi już stosuje tego typu środki w wieku 15-16 lat. Czy w tym wieku jest dużo większe zagrożenie, czy mniej więcej porównywalne do osób dorosłych? O Chryste, co, co za ludzi znasz. Przykro mi bardzo coś takiego słyszeć, no bo ponieważ, wiesz, mężczyzna dojrzewający w wieku 15-16 lat przechodzi pierwsze swoje wahania hormonów i do, dodawanie do, do, do tego wszystkiego jeszcze dopingu, no to jest totalny bezsens. Ja w ogóle nigdy żyć nie przejąłbym osoby niepełnoletniej, a z drugiej strony też 90% moich klientów, na przykład ja im odradzam z góry doping, ponieważ uważam, że nie są jeszcze na to gotowi. Wiesz, młody mężczyzna nie dość, że ma podwyższone poziomy testosteronu, to przechodzi jeszcze trądzik, to wszystko konwertuje do DHT, no problemy się nawarstwiają. Nie wyobrażam sobie takiej młodocianej osoby, która jeszcze by była na dopingu. Poza tym, wypracowa jeżeli mówimy o sportach sylwetkowych, wypracowanie masy mięśniowej to jest kwestia wielu lat i, i nie da się tego przyspieszyć w żaden sposób praktycznie. Jest duża różnica między zawodnikami na przykład e kulturystyki, e młodociennymi, a osobami z doświadczeniem starszymi. To jest zupełnie inna gęstość masy mięśniowej, zupełnie inna ilość włókien rozwiniętych, jeżeli chodzi mi o fibryle, i jest to bezsensowne, żeby w tak młodym wieku używać dopingu. Odradziłbym od razu komuś coś takiego. Mm -hmm. No właśnie, no niestety jest bardzo dużo takich osób. Kilka z nich znam osobiście, a przeglądając też różne fola kulturystyczne, jak SFD czy KFD, to bardzo dużo jednak można tych wpisów gdzieś tam wygenerować, nawet z wynikami badań, gdzie osoby mają 16-17 lat, już są na tych środkach dopingujących. A powiedz mi, bo tak jak już też wspomniałeś przed chwilą, że ta osoba zaczynając brać te środki farmakologiczne. Powinna być jednak już na pewnym poziomie, jeśli chodzi o to budowanie masy mięśniowej i sylwetki. Czy mamy w ogóle... Jakby taki pułap początkowy, kiedy ta osoba powinna zacząć interesować się ewentualnie tymi środkami farmakologicznymi? Czy powiedzmy, to jest okres, kiedy ona przez rok czasu nie może zwiększyć sobie obecnej muskulatury? Czy jak ty też bierzesz to pod uwagę, że osoba już jest tak zaawansowana, że powinna się zastanowić, jeśli myśl o takiej karierze kulturystycznej, nad środkami farmakologicznymi? To znaczy, na początku trzeba ocenić zdolność zawodnika oraz osoby, z którą współpracujesz na, na samym początku, jeżeli chodzi na przykład o charakterystykę ćwiczeń. Jeżeli ktoś nie, nie zna podstawowych zasad anatomii czy, czy biomechaniki stawów, no to dorzucanie do tego dopingu, na przykład jeżeli ktoś nie potrafi ćwiczyć, jest no, trochę trywialnym rozwiązaniem, ponieważ ta osoba i tak nie zutylizuje tego dopingu w 100%. Kolejna sprawa jest to, że mm, yy, Kwestie dopingu są rozważane w kontekście czasowym, ponieważ na samym początku na przykład pracy przy powiedzmy 250 mg testosteronu, czyli tak zwanemu centymetrowi centymetr, tak, tak mówi się na to podobno. Mhm. No to jest pewna doza, która konwertuje przez aromatazę do estradiolu, jest pewna doza, która konwertuje przez 5-alfa-reduktazy do dihydrotestosteronu. I to są teoretycznie skutki uboczne, z którymi trzeba by było się jakoś uporać. Nie? Jeżeli ktoś genetycznie jest nieprzystosowany do tego, żeby, konwert... żeby używać takich dawek nawet, no to pchanie go w dalszą część dopingu jest bezsensowne, ponieważ będzie więcej, że tak się wyrażę, spuszczać tego towaru do kibla, niż, używa... niż jego organizm będzie to używać. you <sighs> I wydaje mi się, że no, trzeba było każdego oceniać indywidualnie. Pracowałem z ludźmi, którzy mieli po 17 lat, na przykład, i byli mistrzami Polski w kulturystyce juniorów. Oni używali dopingu, ale to były osoby już totalnie przygotowane na swoją przyszłość i na to, że będą wiązać się z tym sportem. Genetyka też była fenomenalna u tych osób. Szeroka klatka piersiowa, szerokie barki, widać już te, te zarysy muskulatury u zawodników, no, jak no, starszych. No, te osoby były bardzo przygotowane tego genetycznie. Wiązał się z tym sportem. Też hmm, kolejna kwestia jest to, że komuś może się odwiedzić po czasie. Jeżeli ktoś nie jest ukierunkowany na to, żeby być mistrzem w kulturystyce, na przykład albo wiązać swoje życie z tym akurat zagadnieniem, no to po chwili może na przykład zmienić zdanie. Aha, skutki używania towaru jednak zostają. Nie? To też trzeba wszystko rozważyć. A powiedz mi, czy prohormony mogą być takimi substancjami zastępczymi, jeśli chodzi o doping, albo wprowadzającymi, czy to kompletnie e, mija się z celem, jeśli chodzi o prohormony? Jak podchodzisz do, do tego tematu? Znaczy, głównym, głównym, główną substancją, jeżeli chodzi o używanie dopingu, jest testosteron, prawda? Mm -hmm. To jest mm -hmm. główny hormon mężczyzn, którzy go wytwarzają. I na bazie testosteronu są zbudowane wszystkie inne sterydy lub steroidy na, na bazie tego pierścienia. I prohormony to są w większości substancji w większości substancji, które w pewien sposób przez drogę wątrobową konwertują do swojej, do swojej substancji czynnej, aktywnej, ale nigdy nie ma na testosteronu. Nie ma prohormonu, który konwertuje do testosteronu. W 90% przypadków prohormony dodatkowo też obciążają układ HPTA, czyli oś przystatka podzgórze gonady i w tym momencie, jeszcze też, to czasami też, yy, i w tym momencie dochodzi coś takiego jak układ negatywny, układ sprzężenia zwrotnego, znaczy sprzężenie zwrotne, w sensie, że sygnały z mózgu przestają docierać do jąder, mhm. przest, przestają być wytwarzane i blokuje się testosteron naturalny. Nie, nie widzę w tym momencie żadnego sensu, że tak się wyrażę kolokwialnie, walić prohormonów, jeżeli miałbyś zaniżać swój własny testosteron. To jest mhm. totalnie coś, czego nie chcemy robić i to jest. Bzdurne. Kłóci się z logiką. Także prohormony zostały wymyślone dla osób, które chciałyby używać dopingu, ale zbytnio boją się igieł Na przykład, bo testosteron jest w postaci zastrzyków. Jest jeszcze oralny, nie pamiętam jak się nazywa, ale w badaniach on bardzo słabo wychodził i zrezygnowano z niego. Mhm. E, czy powiedzmy po kuracji też prohormonami stosujemy normalny odblok, tak? Bo już tutaj jest zaburzenie to, to, to sprzężenie, o którym wspomniałeś przed chwilą. Mhm. Okej, okay. a skąd się o taki mit, że dużo prohormonów jednak nie potrzebuje tego odbloku? Orientujesz się może, dlaczego jest tak dużo informacji? Bo ja czytając różne artykuły właśnie na tego typu rzeczy się natknąłem, że nie do końca zawsze trzeba po prostu ten odblok stosować po akurat prohormonach. Znaczy wiesz, to jest kwestia indywidualna. Przede wszystkim zależy od tego, kto ile czego używa, bo są też pro hormony lekkie, które nie do końca blokują. Są też substancje, które nazywają się np. Na SARMami, to są selektywne y, modulatory receptor, receptora androgenowego i w tym momencie nie ma skutkowej pewności, że zostanie coś takiego właśnie jak blokar, czy układ sprzężenia zwrotnego zostanie aktywowany. I dlatego mówię, że jeżeli ktokolwiek decyduje się na doping, musiałby przede wszystkim zrobić sobie badania przed y, chociażby hormony LH oraz FSH y, estradiolu i to jest to jest takie minimum podstawa, i na tej, podstawie, na tej podstawie będziemy opierać dalsze swoje doświadczenia. Jeżeli ktoś kończy na przykład prohormony, to wypadałoby zrobić ponownie te badanie i zobaczyć, czy jest tak przyblokowane, czy nie jest. Nie? Mm -hmm. A powiedzmy, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, czy, jeś, czy jeszcze do tego pakietu, który wymieniłeś, dodałbyś jeszcze jakieś dodatkowe, jeśli chodzi o jakby pierwszą tą turę przed dopingiem i później już bezpośrednio po, jeśli byśmy chcieli sprawdzić, czy nasz organizm dobrze funkcjonuje. Tak, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, skupiłbym się na hormonach płciowych, luteinizujących, folikotropowy, LHFSH odpowiednio, estradiol, testosteron, być może jeszcze dodatkowo prolaktyna. To wszystko będzie się wiązać z kosztami oczywiście, nie? ale do, do u zawodnika albo u osoby, która decyduje się na używanie y, dopingu, a w tym przypadku na przykład prohormonów, to przede wszystkim y, chciałbym zobaczyć profil lipidowy oraz y, markery wątrobowe. To jest takie minimum, które, na które trzeba się y, zdecydować ponieważ wątroba jednak zostaje obciążona przez te substancje ze względu na aktywację z drugiego obiegu albo sterydy C17-alfa-alkilowane. Także hormony płciowe, wątroba profil lipidowy, minimum taki I raczej nie. te same badania też po i, i przed, raczej bo chcemy to porównać, tak? Przede tak, wszystkim. tak, dokładnie. Znaczy to jest twój naturalny wzorzec, do którego chciałbyś wrócić lub yy, na tej podstawie będziesz wiedział, czy w ogóle jest możliwe, żeby, żebyś mm. brał jakikolwiek doping, nie? Bo może się okazać na przykład, że twoja wątroba jest już na tyle wystarczająco obciążona, że sterydy oralne są w tym momencie zupełnie niewskazane, nie? A powiedz mi, jak wygląda, wygląda sytuacja, jeśli chodzi o HCG podczas cyklu? E, czy różni się to, jeśli mówimy o cyklu takim krótkotrwałym i długoterminowym? Czy w ogóle powinniśmy zastosować tego typu rzeczy podczas cyklu, czy bezpośrednio już na odbloku? Kiedyś kulturyści myśleli, że HCG jest używany tylko i wyłącznie do odbloku, no i niestety panowie bardzo często kończyli z córkami lub z bezpodnością, i w dzisiejszych czasach już właściwie nie ma takich głosów, że nie używa się HCG. HCG jest potrzebne podczas cyklu w 100%, po cyklu również, ponieważ jest to hormon, który jest syntetycznie mimetykiem do hormonu leutonizującego LH, więc wprawia nasze ciało w pewne poczucie, ze względu na konwersję do BT-stradiolu, jesteśmy psychicznie lepiej się czujemy. Po prostu w mózgu mamy tą odpowiedź stradiolową, która powinna być. A z drugiej strony mamy też ochronę w postaci retencji w komórkach Leydiga i to powoduje, że jednak spermatogeneza, mimo wykluczenia FSH z, z sprzężenia zwrotnego, jest nadal aktywowana i można posiadać potomstwo. No to jest raczej komfort mieć potomstwo, hmm. nawet, na, nawet na bombie. Także myślę, że no każdy, kto myśli o dzieciach, będzie zainteresowany HCG podczas cyklu. Okej, okay, a powiedz mi, a z tą córką to był żart, czy rzeczywiście jest jakaś, powiedzmy, korelacja pomiędzy hormonami a ee, narodzinami jest. dziecka, bo, bądź, bądź, znaczy córki, bądź syna? Jest, jest, to się nazywa mechanizmem Adama, chodzi generalnie o przetrwanie gatunkowe. W momencie, kiedy jakikolwiek gatunek w postaci właśnie mężczyzn czy samców w jego puli genetycznej zmniejsza się ilość testosteronu, czy to na przykład sprzężenia zwrotnego, czy, czy z Potemstwo będzie raczej oscylować wokół płci żeńskiej, żeby zapewnić większe przetrwanie. Wiadomo, więcej samic w pewnym gatunku i tak zapewni przetrwanie gatunkowe, jeżeli będzie występować jeden samiec na dziesięć samic na przykład, nie? Mhm. a czy myślisz, że za kilkadziesiąt lat będziemy w stanie dostosować hormony, um, na przykład jeśli dana para będzie chciała mieć córkę, a dana będzie miała, chciała mieć chłopaka, czy myślisz, że będzie coś takiego, że można będzie dostosować to hormonami? Myślę, że to pytanie niestety nie do mnie wiesz. To raczej nie jest A nie Wiesz, mój, nie wiesz mój co, Myślałem, że akurat tak obserwujesz gdzieś tam po prostu, um, jak to wszystko, um, jakby badaniami to, idzie do przodu. Ta i... dziedzina nazywa się chyba eugeniką, prawda? Mm -hmm. e, e, bardzo, bardzo możliwe, tak. E, wiesz, co no nie jestem w stanie odpowiedzieć na to. Niestety, ja nie siedzę mm -hmm. w chromosomach, także ciężko, jasne, mi, jasne. To cię, ciężko mi się do tego odnieść. Nie ja ma problemu. Mnie. E, Ale wątek? Rów, sprawdzę sobie w przyszłości. Z chęcią się do, do w tym aspekcie. Okay. A powiedz mi, podczas trwania też od bloku, czy występują problemy z erekcją, jeśli e, podczas cyklu e, był ten dodatek HCG, czy jak, jak to wtedy w ogóle wygląda? Czy to nie jest zależne od tego? To znaczy kwestie, kwestie erekcji są bardzo skomplikowane, bo poza kwestiami hormonalnymi mamy też kwestie psychiczne i psychologiczne i tutaj dużo może się zmieniać. Sama kwestia tego, że w twoim organizmie nagle jest na przykład 3-4 razy więcej testosteronu niż przedtem, oczywiście skłania cię do tego, żebyś część... Chciał kopulować się, roznażać się, no bardziej podnosi to ego i uświadamia w swoich wartościach. I najczęściej jest to problem raczej natury psychicznej, ponieważ człowiek w pierwszym kontakcie ze stereotypami czuje się troszeczkę gorzej. To jest tak, jakbyś, wiesz, przez pewien czas był Supermanem e, i kobiety by widziały, aż wręcz Twój testosteron, że jest nabuzowany i że jesteś pewny siebie. To też dużo zmienia, nie? Dużo zmienia w postrzeganiu. Jeżeli ktoś jest, moim zdaniem. Jeżeli poprawnie przeprowadzony odblok przez pewien czas, na pewno nie pozwoli Ci posiadać dużej ilości testosteronu, prawda? Bo to jest jednak syntetycznie, wszystko koreluje z hormonami, to jest na zasadzie mimetyki. Ale po powiedzmy pięciu miesiącach od rozpoczęcia odbloku, ten testosteron powinien powrócić do normy i te hormony luteinizujące i folikutropowe również i to się powinno wszystko unormować. Pytanie jest takie, czy. Chcesz się czuć jak Bóg cały czas? Czy, czy masz słabą psychikę i nie rozumiesz tego, że możesz się wiązać z tym, że za chwilę nie będziesz takim mhm. ultrasancem alfa, nie? Okej. Okay. A jeśli chodzi o środki, które używają osoby w kulturystyce takiej już zaawansowanej, czy oprócz zwiększenia tutaj typowo dawek, powiedzmy, insuliny i hormonu wzrostu, czy są dokładane coraz to, in, coraz to nowsze środki, jak się jakby różni też farmakologia w przypadku, powiedzmy, tych prokulturystów, którzy jednak, no to muskulaturę mają bardzo, bardzo rozbudowaną, a jak się różni tutaj Oczywiście zaawansowanych też sylwetkowców, ale nie jakby w tych kategorii pro e, ekstremalnej. To znaczy w kategorii pro w ekstremalnej rozważamy nawet nawet nie, nie w ten sposób, ale jeżeli chodzi o zaawansowanych kulturystów, mm -hmm. musimy pamiętać o jednej rzeczy. Istnieje coś takiego jak ilość receptorów androgenowych. Kiedyś uważano, że to się na przykład czyści, co jest absolutną bzdurą i to w ogóle nie występuje. I to jest główna zasada do tego, ile używa się y, substancji anabolicznych. Każdy człowiek ma pewną, naturalną, ograniczoną pulę tych receptorów. One są po prostu zużywane do wiązań z steroidem i odpowiednio w jądrze transkryptowane i translatowane, lub odwrotnie, przepraszam, nie pamiętam teraz dokładnie, transkrypcja, translacja, chyba tak były, taka była kolejność, i ten receptor po prostu jest kompleksem białkowym i trzeba go na nowo zbudować. I od każdego człowieka indywidualnie będzie zależało ile posiada tych receptorów androgenowych. Na przykład możesz spojrzeć sobie na kogoś kto jest niedoświadczony w sportach, na jego ilość bark, na jego ilość masy mięśniowej w barkach. To będzie największym w praktycznie wyznacznikiem co do potencjalnej liczby receptorów androgenowych, ponieważ to się wiąże ze zwiększoną ilością miofibryli, czyli włókien mięśniowych. Więc jeżeli ktoś jest zaawansowany, ćwiczy już na przykład wiele lat, używa dopingu, to jego masa oraz gęstość będzie imponująca, będzie o wiele większa niż osoba początkująca. I w tym momencie będzie potrzebować prawdopodobnie większych dawek sterydów. W kulturystyce na poziomie pro na przykład y, mówi się otwarcie już o ilościach na przykład 3 gramów testosteronu do 5 gramów testosteronu. A jeżeli chodzi o zaawansowane środki, to w tym momencie dochodzą jeszcze y, modulatory y, miostatyny, czyli na przykład folistyna lub inne po prostu substancje, które miałyby blokować białko odpowiedzialne za blokowanie wzrostu masy mięśniowej. Na przykład to jest bardzo prosty przykład Belgian Blue. To są takie byki o bardzo, bardzo dużej masie mięśniowej. To nie są zwierzęta na sterydach. To są zwierzęta, w którym genetycznie zmodyfikowano właśnie miostatynę i one mogą budować masę mięśniową, mimo tego, że nie chodzą na siłownię nic nie dźwigają. Po prostu genetycznie są przystosowane do tego, żeby być ultrasupergatunkiem. Na przykład z kulturystyki Ronnie Coleman y, miał na przykład deficyt miostatyny, Naturalnie, oczywiście, mhm. sprawdzon sprawdzono jeszcze w jego czasach nie było w ogóle folistatyny, więc nie można o tym mówić. I to na przykład to rozróżnia kulturystę, który będzie topowym kulturystą na świecie, od kogoś, kto będzie zawsze przeciętny. Nie? Mhm. A tu genetyka powiedz, przede wszystkim. Powiedzmy się, czyli osoba na przykład, zaczynająca przykład z tym dopingiem, jeśli um, pierwsze zaczyna od tych środków um, większego kalibru, to ona jakby sobie sama też strzela w kolano, um, bo będzie miała za bardzo już wystymulowane jakby te receptory, tak? Czy czy jednak... znaczy, Nie, nie, nie. Strzela sobie w kolano tak jak najbardziej, ale te receptory nie da się przystymulować. Po prostu mhm. to jest kompleks białkowy, który wiąże się ze sterydem. Jeżeli sterydu jest zbyt dużo w organizmie, to nie jest to przetwarzane na informację o ilości zwiększanego białka. Białko, czyli mięsień. Tak? Więc jeżeli dostarczamy białko z pożywienia na przykład i mamy ten receptor androgenowy i steryd, na przykład testosteron, jeżeli będziemy mieli za dużo tego testosteronu w tym momencie, on przez odpowiednie enzymy, na przykład aromatazę, czyli estradiol, lub pięć alfa reduktazy, czyli DHT, albo będzie przechodzić w postać na przykład zwiększonej retencji wody, będziesz bardziej ulany, po prostu, wyglądać jak jakby cię pokąsiły osy, albo w DHT, czyli w pryszcze po prostu, i będziesz wyglądać jak wulkan, jeden wielki chodzący. Nie? I potem można bardzo prosto poznać, że ktoś nie rozumie swojej gospodarki hormonalnej i używa albo za dużo towaru, albo jest po prostu zbyt głupi i nie potrafi odpowiednio środkami ogarnąć tego. Nie? Hmm? A czy istnieje w ogóle jakaś taka dawka testosteronu maksymalna, po której nie odnotujemy już dodatkowych rezultatów? Nie, to jest bardzo indywidualna kwestia, wiesz? Z, mm -hmm. Wraz z upływem lat doświadczenia zwiększenia masy mięśniowej, te dawki sterydów mm -hmm. zwiększa, zwiększają się u zawodników mm -hmm. i jest to takie, medialnie się o tym nie mówi, bo każdy chce, wiesz. Każdy chce być w clean i w ogóle mówić o tym, że sport wcale nie jest taki, że od wszystkiego nie zależy. Gdzie tam? Kulturyści na, na poziomie zaawansowanym walą tego tyle towaru po prostu, że z dupy mają sito. A powiedz tak. mi, czy w ogóle orientujesz się może, jaki jest odsetek kulturystów, którzy nie biorą tych środków? Nie znam ani jednego, przykro N mi. Nie, nie ma jednak na tym poziomie jednak takim zaawansowanym, tak? No, zaawansowanym poziomie nie ma. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak naturalna kulturystyka na poziomie zaawansowanym w ogóle w żadnym sporcie, w którym w grze wchodzą pieniądze, sława i yy, większe pieniądze. Nie ma czegoś takiego jak czysty sport. A jak dobierane są dawki? One bezpośrednio są zależne od doświadczenia danej osoby i poziomu wytrenowania. Tak, oraz na podstawie badań hormonalnych, czyli na przykład podajemy kulturyście 500 mg testosteronu i obserwujemy, jak wygląda w tym momencie gestradyl i DHT i na tej podstawie wnioskujemy, czy to jest optymalna dawka dla niego, czy też nie. Jeżeli, jeżeli te, te strady DH na przykład są zbyt wysoko i powodują skutki uboczne w postaci na przykład retencji wody, czy ginekomastii, e, zwiększania ilości tkanki tłuszczowej, bo strady tłuszczą ze sobą bezpośrednio powiązane, e, czy na przykład zbyt dużą ilość pryszczy, zniszczenie skóry, no to wiadomo, że to jest zbyt duża ilość sterydu dla tej osoby, lub powinniśmy w tym momencie odpowiednio, że tak się wyrażę, ugrać środki do kontrolowania tych efektów ubocznych. A ile w ogóle środków tak średnio bierze zawodnik kulturystyczny podczas takiego cyklu jednego? Ciężko mi tak wprost powiedzieć, bo to też zależy. Znaczy, mamy okres, w którym zwiększamy na przykład masę mięśniową oraz siłę. Mamy potem okres, w którym staramy się nie gromadzić zbyt dużo wody, bo same środki też, mimo tego, że na przykład nie konwertują, też będą niosły masę wody, więc najwięcej jest na okresie redukcyjnym. Tam potrafi dojść no powiedzmy do 10 środków mhm. Maksyma, maksymalnie, naprawdę maksymalnie. Nie? A powiedz mi dużo różni się ten dopływ. Doping... I w ty, przepraszam, mm? i przepraszam, w kwestii 10 środków nie mówię tylko o samych strydach, mówię też o, o substancjach, które mają zapobiegać skutkom ubocznym, ano. o hormonie, insulinie i tak dalej. Powiedz mi, w niech będzie, niech będzie pięć na przykład, mm -hmm, nie? Mm -hmm. okay. A powiedz mi dużo różni się ten okres jeśli chodzi o środki farmakologiczne w obrębie masy budowania masy mięśniowej i okresów redukcyjnych? E, znaczy samymi sterydami się nie różni dużo, ale y, różni się jakością tych sterydów i zastosowanie. Bo na przykład z jednej strony masz z jednej strony masz substancje, które mają typowo zwiększać retencję wody, na przykład, co powoduje też zwiększanie możliwości y, 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 siłowych, ponieważ zwiększane estrady jednak przekłada się na protekcję stawów, w tym momencie możesz dźwigać więcej, możesz wyciskać więcej, siadać więcej, więc jest hi, większa hipertrofia, dodatkowa przy na przykład hormonie wzrostu estrady podwyższonej jest, jest korzystne, tak samo testosteron, a w momencie redukcji na przykład bardziej ci zależy na tym, żeby utwardzać ten mięsień i żeby on był bardziej widoczny, włókna były widoczne przez skórę przy minimalnej ilości tkanki tłuszczowej i ilości wody, więc tutaj już przechodzimy na sterydy pochodne od dihydrotestosteronu. Mhm. A czy są jakieś takie specyficzne środki, które sprawdzą się typowo na masie jakby takie najlepsze do tego typu okresu? Myślę, że raczej prokulturyści nie będą słuchać tego podcastu, więc jeżeli chodzi o młodych adeptów albo w ogóle adeptów, albo początkujących, czy tam średnio zaawansowanych, to raczej oscyluje wokół testosteronu, może boldenonu, masteronu, tren bólu nad razem wszystkim, kto jest normalny, dekadura bolin, chociaż do tego się odchodzi, raczej to w sportach mm. siłowych. A tak, to raczej tak, te trzy, cztery sterydy naj, najczęściej będą. To jest, to, zawsze będzie bazą, No mhm. do tego będzie przeważnie jeden, maksymalnie dwa środki dodatkowo. A na redukcję jak się to zmienia? Jakie są jeszcze dodatkowo środki dodawane? To znaczy, na przykład, jeżeli. Znaczy nie ma czegoś takiego jak steryt na redukcję, mm -hmm, nie To już, mm -hmm. jak powiedziałem. Raczej, raczej jest steryt, który ma zwiększyć e, ilość androgeniczną e, w, podczas okresu redukcyjnego, żeby utrzymać tę masę mięśniową, bo to jest taka największa korelacja. Że skoro zmniejszamy kalorie, to chcemy utrzymać masę mięśniową. Jak mamy dużą tej masę mięśniowej, to musi być jakiś bodziec. A tym bodźcem są sterydy o wysokim współczynniku anaboliczności do androgeniczności, czyli na przykład e, trenbolon w stosunku do kulturystów zaawansowanych, bo. Tutaj ten współczynnik jest praktycznie 5 do 1, a testosteron to jest 1 do 1, prawda? No i dlatego używają bardzo często tronbolonu, żeby utrzymać tam masę mięśniową. Dodatkowo dochodzi na przykład masteron, który jest pochodną DHT, nie niesie ze sobą skutków ubocznych, jak na przykład retenc jak aromataza, więc to jest dodatkowy plus. Więc raczej, raczej oscylujemy wśród tych a Anadrol też często bywa wśród używanych sterydów, Winstrol, czyli inaczej Stanozolol, i tak głównie to są te sterydy. A jaki budżet średnio zawodnicy przeznaczają na doping, jeśli chodzi o taką kulturystykę zaawansowaną i jeszcze gdzieś dalsze takie etapy rozwojowe, czyli ci zawodnicy pro? Czy orientuje się może, jakie to są stawki? To znaczy, może o pieniądzach nie będę mówić bezpośrednio, bo sterydy same w sobie są tanie. To, to jest akurat żaden problem. Testosteron dostaniemy w granicach 100 do 150 zł, a jak ktoś ma kontakty, to nawet i taniej, więc to nie jest żaden koszt. Największymi kosztami to są kwestie używania hormonu wzrostu, bo hormon wzrostu niestety jest bardzo ciężko dostać, dobrej jakości. Najczęściej są to Chińczyki, bo wszyscy, którzy mówią, że mają apteczny hormon wzrostu, raczej ściemniają. Bardzo łatwo to zresztą wykryć i, i zbadać. Eee, przepraszam, że nie powiem jak, no, ale to, że mm -hmm. mi płacą ludzie. Eee, no i główną, główną kwestią finansową w, w zaawansowanej kulturystyce będzie hormon wzrostu. Sterdy nie są wcale takie drogie. Mm -hmm. A czy taki budżet już powiedzmy przekracza te 10 tysięcy, czy raczej Cóż, to już tak... na miesiąc? No, to już... <laughs> tak, tak. Czekaj, niech sobie szybko przeliczę. Tak, mniej więcej, mniej więcej tylko rzutujmy. Czekaj, niech sobie szybko przeliczę. Ee, załóżmy, że... Mm, Okej, okay. czekaj. Mm -hmm. Nie, myślę, że nikt za 10 tysięcy nie będzie walić. Myślę, że w 5 tysiącach w zaawansowanej kulturystyce się zmieści każdy bez problemu mhm, okej, okej, właśnie, tak przypuszczałem, że to są mniejsze kwoty, uh -huh. ale e, dużo się jednak słyszy, że Plus 10 tysięcy. No tak, my, my, myślę, że to też jest powiedzmy taki temat raczej tabu i osoby też rzadko się wypowiadają, jakby w ogóle, że biorą te środki farmakologiczne, a co dopiero ile jest przeznaczanych na, na tego typu rzeczy pieniędzy, także. To znaczy powiem ci tak, jeżeli chodzi o kulturystykę pro, zakładamy, że na przykład kulturysta będzie używać 30 jednostek hormonów wzrostu, co jest już dosyć bardzo górnolotną ilością, ale jeżeli chodzi o zaawansowaną kulturystykę, to okej, okay, tam się nie liczy zdrowie, tylko. Jako wynik. Więc w tym momencie, jeżeli ktoś ma dostępy do bardzo dobrej jakości, no to może wydać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. nie? Mm -hmm. Ale mówię, no to już jest kwestia kulturystyki prozaawansowanej, nie? to nie jest zwykłe, zwykłe bycie Kowalskim na siłowni, a mm. tam jechanie sobie na jakieś tam zawody, powiedzmy, rangi średniej. Jasne. A powiedz mi Paweł, skąd warto czerpać e, tak naprawdę informacje o, o dopingu? Czy są jakieś wiarygodne publikacje, książki, artykuły dostępne w języku polskim oraz e, w języku angielskim? Myślę, że sobie tak to też możemy podzielić, po część akurat słuchaczy na pewno... E, jest jakby obeznana w takich już w takich książkach anglojęzycznych, natomiast dużo jednak odsetek tylko i wyłącznie polskie artykuły czy książki będzie mogła przeczytać. Wiesz, co? Patrzę teraz właśnie na swoją bibliotekę tutaj, na całą półkę z książkami nie znajduję żadnego tytułu stricte polskiego na temat dopingu, mhm. więc to jest jeszcze troszeczkę. Znaczy... Nie, żebym się wywyższał w jakiś sposób, no ale ja kilka lat temu zacząłem właściwie jako pierwsza osoba w internecie mówić o dopingu otwarcie, więc y, ja sam jestem samoukiem, a wszystko i tak z czasem zweryfikowałem i przekwalifikowałem niektóre y, zasoby informacyjne swoje, więc y, naj, najprościej czerpać z PubMeda. Bo tam właściwie wszystko, mm -hmm. co się wpisze, można, można sobie zweryfikować. Jeżeli wpiszesz hasło testosteron, to wyskakują dziesiątki tysięcy wyników i można siedzieć kilka miesięcy i obyć się po prostu z wiedzą bez problemu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby w miarę proste, szybkie źródło, no to Książka, myślę, że Williama Lewelina byłaby tutaj najlepsza. Anabolics. On od wielu lat już wydaje tą książkę. W tym roku, nie wiem, czy to, nie wiem już, który egzemplarz, który numer to wyszedł, ale ostatnio widziałem panią doktor z książką, pozdrawiam panią doktor Alicję, właśnie z Williama Lavelynem i myślę, że to byłoby najbardziej odpowiednie źródło do tego, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest doping. W takim Odpowiednim sposobie, nie, nie bardzo kolokwialnym i nie bardzo uproszczonym, typu Stefan z Siłowni coś powiedział. Mhm. Dzięki Wielkie Paweł za udział w podcaście. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom na koniec, gdzie mogą Cię znaleźć i jak z Tobą można się skontaktować. Prowadzę stronę, która nazywa się Druga strona medalu. Również na YouTube, aczkolwiek ten kanał już troszeczkę zredukowałem, więc na Facebooku druga stronę medalu oraz na Instagramie, również pod takim hasłem, jestem najczęściej. Posiadam też maila, Paweł, Paweł gdzie podejmuje się współpracy z zainteresowanymi ludźmi, zawodnikami, słuchaczami. Także tam można mnie szukać, jeżeli ktoś ma ochotę. A powiedz mi jeszcze, mam takie jedno pytanie, czy jeśli jest taki deficyt na polskim rynku, nie myślałeś może kiedyś, czy nie wypuścić w tym kontekście e-booka bądź też książki? Masz nie, ponieważ takie... wiedzy się nie sprzedaje. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie, gdybym, we, gdybym, we, hmm? gdybym chciał wyedukować wszystkich ludzi, to nie zarabiamy na swoje życie po prostu w żaden sposób, nie? No jasne, jasne. Wiesz, jest, to, jest to ilość wiedzy, którą ja gromadzę cały czas, mimo na przykład, mhm. mimo tego, że jestem na rynku od 10 lat, to zawsze jest coś, czego nie rozumiem i coś, co muszę dodatkowo zrozumieć, dokształcić się. I bardzo często też płacę na przykład prywatnie za konsultacje z lekarzami czy z innymi zawodnikami, na przykład, żeby poznać ich punkt widzenia. Więc to jest kwestia po prostu lat obycia się. Jest to dosyć takie, wiesz, pod względem finansowym obciążające może w ten sposób, nie? No tak, ja sam myślę, że to też dla wszystkich. A e-book e tak e by trafił w internet od razu, za darmo, nie? No tak, no jest no. akurat ten problem, że niestety jest rozpowszechniane to. Dokładnie. Także raczej nie, raczej nie, nie będę myśleć o publikacjach, nic, niczego. Okay. E, oczywiście, wszystkie linki do social mediów e, Pawła i książki, które poleca, e, znajdziecie w opisie pod naszym dzisiejszym materiałem. Dzięki raz jeszcze, Paweł, za udział. Cześć. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.